Widzieliście taką maszynkę? O, coś spadło. To do mycia okien. Pokazywałem już na jednym z filmików, jak to myje okna. Tak tylko pokazuję, korzystając z okazji, że jesteśmy w drugiej części mojej kotłowni. To ja wam pokażę zaraz parametry na moim sterowniku. To urządzenie jest mojej produkcji. W środku to jest do sterowania pompami cyrkulacyjnymi, które odpowiadają, jedna pompa odpowiada za obieg wody w podłogówce, tutaj na dole. Druga pompa jest odpowiedzialna za obieg wody w grzejnikach na górze. I tutaj też są dwa czujniki temperatury. Jeden czujnik jest od tego zbiornika, od wody użytkowej. No i drugi czujnik jest tutaj podpięty. To jest bufor ciepła. W tej chwili tutaj pokazuje 30 kilka stopni. Jest w buforze. Tutaj jest grzałka zamontowana, obudowa jest też mojej produkcji do grzałki, bo jak tutaj instalator przywiózł mi tą grzałkę, to ona była bez obudowy. To jest wydrukowane na drukarce 3D, tutaj jest czujnik od temperatury, też zabudowana, też obudowa wydrukowana na drukarce 3D. Tutaj jest grzałka do tego zbiornika wody użytkowej, jest niepodłączona ta grzałka. Nie potrzeba jej podłączać teraz, jakoś tak zauważyłem, że wody po prostu jest. To urządzenie, tym urządzeniem steruję przez Wi-Fi z Home Assistanta, to już pokazywałem na swoich innych filmikach. Cały ten system do zarządzania domem. Co dalej? Tutaj mam sterownik, to jest sterownik taki niby pokojowy, ale ja go nie używam w pokoju, ponieważ on by mi w pokoju do niczego się nie przydał. On ma w sobie czujnik temperatury, ale on nie steruje mi moimi pompkami, które odpowiadają za obieg wody w podłogówce i w grzejnikach. Także tutaj mogę sobie tylko na nim, w tej chwili jest sterowany krzywą grzewczą, mogę sobie sterować offsetem, w tej chwili było na 2 stopnie, offset krzywej grzewczej. Co mamy? Minus 13 na zewnątrz, tryb grzanie teraz jest uruchomione. Teraz wam pokażę, jakie są parametry. Parametry pracy pompy i teraz tak, ja nie wiem, czy te parametry są dobre, czy one są niedobre. Jeśli ktoś się na tym zna, proszę w komentarzach o opinię na ten temat. Czyli tak, woda, temperatura zasilania 37, temperatura powrotu 33. Temperatura zewnętrzna, to nie wiem, co to jest za temperatura, jakiś przepływ, ale czego to chyba to może być ten czynnik, nie wiem. Temperatura wody użytkowej, hot water, no i firmware i takie tam inne rzeczy. Co jeszcze? Można przejść jeszcze do menu serwisowego. Nie wiem, czy mogę to podać. Nie podam. I tutaj mamy ustawienia różne. W tej chwili nie pamiętam tych ustawień, ale jeszcze jest taka rzecz, jak
Tutaj mam. Delta T ustawione na 8 stopni. Nie wiem, czy to jest dobrze i od czego. Tak mi się wydaje, że jak wyższa ta delta, to ta pompa rzadziej się wyłącza. Też prosiłbym o komentarze, co tu można uzyskać, zmieniając tą deltę. Co dalej? Device control, to jest przez termoregulacja. I to jest tak, temperaturka minimalna 30, maksymalna 50. To tutaj się ustawia tą krzywą grzewczą. I te maksymalne 50 stopni to będzie grzane, gdy na zewnątrz będzie minus 13. A 30 stopni będzie grzane, kiedy będzie na zewnątrz 13. Proszę o opinię na ten temat w komentarzach. Co wy sądzicie o takiej krzywej grzewczej? I to według. Dla mnie to jest w tej chwili ustawione na pałę. Ja po prostu nie mam pojęcia, czy to jest dobrze ustawione, czy nie. Tutaj odnośnie chłodzenia, to teraz nie będziemy w to wchodzić. Tu jeszcze jakieś są parametry tego, to tutaj wiadomo, tam do rozmrażania. Integrację mam w tej chwili wyłączone. Integrację tutaj to chodzi o grzałki. Grzałki w tej chwili mam wyłączone. Tutaj parametry pracy. To mam takie. I tutaj jeszcze taka zastanawiająca jest dla mnie ta temperatura. 89 stopni. I to jest temperatura kompresora albo czegoś, co jest związane z kompresorem. I tutaj tak samo, te minus 18. Jeśli ktoś wie, proszę się odezwać w komentarzach, powiedzieć mi, o co tu chodzi. Bo no, naprawdę ta instrukcja. No nie za bardzo wyjaśnia te wszystkie pojęcia, które tutaj się, które tu można ustawić na tym sterowniku. I część po prostu jest tak wyjaśniona, jakby to było, no jakby to ktoś tłumaczył, kto nie ma do czynienia z pompami i nie jest to językiem technicznym niektóre rzeczy. Albo zbyt technicznym. Albo po prostu ktoś używał skrótów myślowych. No i co? Tutaj resztę to już jakieś tam inne pierdoły, których nie znam. Language. Tutaj mamy do wyboru włoski i angielski. I tyle. Na dzisiaj.